Cześć moi kochani, zapraszam na nowy film. Właśnie przebywamy w przepięknej willi w Kujawsko-Pomorskim, a w zasadzie na prawie że granicy Kujawsko-Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego. Także zostawię Wam lokalizację na dole. Jesteśmy tu na zaproszenie w pięknej chacie niebieskiej i mam dla Was zniżkę 100 zł od Aloha Camp, serwisu, w którym właśnie takie domy i różne inne fajne miejscówki można sobie rezerwować. Zresztą więcej zobaczycie na vlogu i będziemy dodawać rolkę, ale myślę, że mój film wyjdzie wcześniej albo rolka wyjdzie wcześniej, nie wiem. Także kochani, mam nadzieję, że będzie mnie dobrze widać, będzie mnie dobrze słychać. Myślę, że to jest naprawdę przepięknie. I dzisiaj pomyślałam, że pokażę Wam kosmetyczkę mojej teściowej. Jest z nami moja teściowa, są przyjaciele i pomyślałam, że pokażę Wam, co moja teściowa tutaj skrywa w kosmetyczce. Dała mi tą kosmetyczkę i mówi, że mogę spokojnie nagrać, więc zobaczymy, co dzisiaj zabrała. Powiem Wam też w sekrecie, że ja prawie nic nie zabrałam na te wakacje, oprócz rzeczy do kąpieli, do mycia. Nic prawie do makijażu nie mam, więc ja nie wiem, jak ja się pakowałam, ale w sumie może i dobrze, bo nie noszę tu makijażu. Tak czy siak, zobaczmy, co moja teściowa ma w swojej kosmetyczce. Także zaczynamy z tą kosmetyczką. Jest to kosmetyczka Apisu, którą podarowałam mojej teściowej i ona jest taka nie do końca dobrze otwierana. Ona się otwiera tak do połowy, więc jest idealna, jak nie chcemy, żeby nam coś, wiecie, wyleciało. Zobaczcie, tylko tyle się otwiera. Ja ją dostałam w jakiejś paczce PR i w ogóle wiele tutaj produktów, które zobaczycie, możecie znać, bo to są prezenty dla mojej teściowej z paczek PR, czy też, które kupiłam jej w Polsce. Nie wiem, czy coś tutaj w ogóle, co jest w środku, jest z zagranicy. Moja teściowa mieszka na co dzień w Holandii, także zobaczymy. No i co? I zaczynamy. Zacznę natomiast od szczoteczki do zębów. Chciałam Wam pokazać szczoteczkę do zębów, którą kupiłam przed wyjazdem. Byłyśmy z Kakusem w Rossmanie. I chcę Wam zarekomendować tą szczoteczkę, tak wygląda i to jest Jordana i ta szczoteczka ma zmieniane główki. Zobaczcie, zdejmuje się główki i taka szczoteczka kosztuje 20 zł. Nie wiem, czy ona była w promocji, czy to jest cena regularna. To jest moja szczoteczka, Darkowi wzięłam granatową i stwierdziliśmy, że fantastyczna sprawa. Postaram się Wam podlinkować. I tutaj w zestawie mamy 4 główki do zmieniania, więc uważam, że jak za 20 zł 4 główki, to jest super cena, więc chciałam Wam tutaj pokazać. Dobra, zapach, który moja teściowa zabrała, może będę mówić po imieniu Gabi, po prostu mówię do mojej teściowej po imieniu. I swoją drogą napiszcie mi w komentarzach swoje historie ze swoimi teściowymi, czy macie dobre relacje, czy jesteście zżyci, czy się właśnie kłócicie. Dajcie mi znać, jak Wy żyjecie ze swoimi teściowymi, jakie macie relacje, czy mówicie mamo, czy mówicie po imieniu i tak dalej, i tak dalej. Zapach, który Gabi tutaj używa na wyjeździe, to Elizabeth Arden Green Tea Sakura Blossom. I to jest, właśnie ona bardzo lubi Elizabeth Arden, te herbaciane perfumy, natomiast to jest wersja Sakura Blossom z kwiatami. Tutaj niestety my zamawiałyśmy to z Notino, niestety się nadłamało w transporcie, ale już zostawiłyśmy, nie odsyłałyśmy, nie reklamowałyśmy, bo wiecie, bo spoko, nie ma problemu. I to jest taki właśnie zapach wakacyjny. Ja mam tutaj, słuchajcie, pozwolenie na użycie wszystkiego na filmie, więc spokojnie, jak coś. I zapach jest przepiękny, jest to zapach herbaty pomieszanej z kwiatami. Dosłownie pachnie to jak taka świeża herbata do picia. Także zielona herbata i sakura, jak lubicie świeże zapachy kwiatowe. Dalej, co my tu mamy? Lakiery do paznokci. Słuchajcie, dałam Gabi właśnie, dałam jej wybrać kilka lakierów w domu i po prostu, żeby mogła sobie zabrać ze sobą i używać tutaj na wyjeździe. I dobrze, że się przydało, bo sobie też pomalowałam ten nieszczęsny kciuk. I mamy też zmywacz do paznokci z Isany. Natomiast lakiery, które zabrałam, to ode mnie prezent Essie Mademoiselle, który lubię, ale on jest bardzo taki przejrzysty, to nie jest lakier kryjący. Essie Chinchilla, szynszyla po prostu, chinchilla. I to jest lakier, który najczęściej moja teściowa taki kolor ma na paznokciach. Z tym lakierem kojarzę. Powiedziała, że właśnie najbardziej lubi kryjące lakiery, takie kremowe, szare, beżowe, mogą być zimne nawet odcienie. Więc to jest ciekawe, bo nie znam wielu osób, które na co dzień noszą takie kolory. Raczej wybierają kolory cieplejsze lub jak już beżowe, no to wiecie, to takie wróż padające. I tutaj top coat, lakier, który absolutnie kocham, top coat, krystal top coat z Sally Hansen i to jest kolor 105. On jest przepiękny, nagram Wam go z bliska. Także tradycyjne lakiery, nie każdy robi sobie hybrydy. Dajcie znać w komentarzach, czy też Wy, czy Wasze teściowe używacie tradycyjnych lakierów. Nie każdy może sobie też pozwolić na hybrydy. Moja teściowa ma taką pracę, że nie może mieć pomalowanych paznokci w pracy,
ponieważ pracuje z różnymi produktami, dotyka różnych produktów, więc absolutnie nie może mieć hybryd, nie może mieć żeli. Już testowaliśmy to, musiała to później w Holandii ściągać, więc wiecie. Zresztą w Holandii wbrew pozorom właśnie hybrydy czy żele nie są tak popularne. Dalej coś do włosów. Hair Expert, oczywiście cudowny olejek Wojtka Zielińskiego z olejem awokado i kukui. I to jest seria różowa, czyli ta nawilżająca. Tutaj mamy bardzo fajny olejek, który jest przeznaczony do włosów średnio i wysokoporowatych, ale spokojnie, nawet jak macie niskoporowate, tak jak ja mam, takie zupełnie proste włosy, również możecie używać. Przy długich świetnie sprawdza przy rozczesywaniu włosów. I zapach jest tak przyjemny, to jest coś bardzo świeżego, taki owocowy, świeży, przyjemny zapach, w ogóle nie oleisty, więc ciężko mi ten, słuchajcie, zapach w ogóle określić, ale naprawdę bardzo przyjemny, także też Wam zostawiamy linki do wszystkiego na dole. Dalej coś ode mnie, krem BB z Reversa, tutaj robiłam test na żywo, możecie sobie zobaczyć film właśnie z nowości, z polskich nowości, tam był Revers, który fajnie wypadł i to jest kolor Natural, pielęgnujący krem BB. Tutaj minus tego produktu jest taki, że tu w ogóle nie ma SPF-u, więc to nie jest taki do końca prawdziwy krem BB, bo prawdziwy krem BB i CC ma SPF, tutaj nie ma. Natomiast on naprawdę naturalnie wygląda na skórze. Uważam, że Revers to jest taka nasza polska perełka, polska fajna marka kosmetyczna, jeżeli chodzi o kosmetyki kolorowe. Fajnie mi się sprawdzały kosmetyki, także możecie śmiało spróbować, ale pamiętamy o SPF-ie tutaj przy używaniu tego. Dalej, jeżeli chodzi o SPF, to tutaj mamy Innisfree i to jest też prezent ode mnie. Taki SPF 30, więc to nie jest, wiecie, to nie jest 50. Ja sobie od razu go użyję i Wam pokażę na mnie, jak wygląda Innisfree Daily UV Defense Sunscreen. I tyle w zasadzie to jest napisane. On ma lekko, chyba koreańska marka Innisfree, tak. Ale dlaczego 30, to nie wiem. Everyday No White, Green Tea, Sunflower, UVA, UVB, Fresh Dewy Glow. Zobaczymy, czy będzie glow, bo jeszcze go nie używam. I mamy tu dwa błyszczyki by stylizację. One są jeszcze u nas w sklepie dostępne. W ogóle w super cenie, tam jakieś 9 zł. Tak wyglądają i to jest nasz podstawowy nudziak, czyli ten nudziak, który moim zdaniem pasuje wielu osobom. Naprawdę taki dosyć uniwersalny nudziak stworzyliśmy, to już było 2 lata temu, ale mówię, kosmetyki nadal są dostępne. To jest ten nudziak, przepiękny błyszczyk, cudnie wygląda na ustach i fajnie nawilża, aż 10 ml. A tutaj mamy koral, czyli tą wersję właśnie ciepłą, bardziej wpadającą w pomarańcz, idealną na lato. Tutaj macie ten koral, więc i pięknie pachnie malinami. Także tutaj to są produkty do ust. Czy coś jeszcze tu do ust jest? Chyba jeszcze jedna szminka, a jeszcze dwie szminki, słuchajcie. Tak, moja teściowa bardzo lubi szminki i zawsze też powtarza, że szminka musi być. Jak nie ma nic innego, to szminka przynajmniej. Moja mama też tak marzy. Nawet jak nie zrobi makijażu, to musi być szminka. No i tutaj jest kolekcji Becky, której już nie ma. Color Bear, czyli nudziak. O tutaj, bardzo ładny nudziak. Pamiętam, że go bardzo lubiłam. Super zamykane. Szkoda mi, że tej marki Becka nie ma. To była taka naprawdę super marka. Udało mi się też poznać właścicielkę marki, więc to było super przeżycie. I z Art Deco mamy tu coś, czyli z niemieckiej firmy. 44Z chyba, ale ja powiem Wam, że mam problem z tymi tutaj ich nazewnictwem, bo to są takie numery i to jest taka bardziej perłowa wróż. Więc widzicie, moja teściowa wybiera takie jasne pomadki, raczej tutaj żadnych czerwieni nie ma. Jasne, koralowe, różowe, jest trochę nudziaków. Przejdźmy do tuszów, do rzęs i mamy Falsies od Maybelline. O, taka szczoteczka, klepsydra. Druga maskara to jest coś, co jest ode mnie. Trended Up, ja również ją mam w swoich zasobach, brązowa, i właśnie opowiadałam Gabi, że teraz bardzo, i taka sama szczoteczka prawie, że teraz bardzo modne są brązowe tusze w Polsce, że to jest teraz właśnie czas brązowych tuszów, więc teraz też w swojej kolekcji ma brązowy tusz. Kredka do oczu również z Reversa jest w kolorze brown i to jest kredka, którą kiedyś mieliśmy w swoim boksie. Bardzo ładna, taka w średnim kolorze, nie jest za ciemna, bardzo ładny odcień brązowego. Druga kredka również z Reversa, nie z Reversa, Quick Liner, z Reversa, dobrze mówię, jest w kolorze niebieskim. O, zobaczcie, taki mocny blue, nie widziałam mojej teściowej w takim kolorze, ale może chce zaszaleć. I mamy też korektor, z czego to jest? Max & More, czyli ta marka z Action. I korektor jest w jasnym odcieniu bardzo, bardzo jasnym, wręcz białym. Jest to kolor Light Sand. I słuchajcie, nie mam tu żadnego podkładu, właśnie mamy tylko ten krem BB. To jest kolor Natural 02,
Też zrobię sobie już tutaj jego słocza obok. Tu jest właśnie BB krem. Bardzo jest, wydaje się, jasny tutaj, nie wiem. Albo ja jestem taka opalona. I na koniec mamy jeszcze Travalo i zapach w środku. I muszę zgadnąć, co to jest za zapach. Nie mam pojęcia. Nie wiem, nic mi nie mówiła, co to jest. Sprawdzimy razem. O Boże, nie wiem, co to jest. Gabi, a co to jest za zapach? Dolce & Gabbana. Który? Tak? Dolce & Gabbana. A jak wygląda butelka? Podłużna taka? Podłużna, płaska, taka niewysoka. L'Imperatrice? Coś tam chyba. Okej, okay, L'Imperatrice chyba, czy jak ktoś tam nazywa. Już wiem, dobra, dziękujemy, bo musiałam się dowiedzieć, resztę wiedziałam. L'Imperatrice chyba, taka jest płaska butelka. Ale jakiś, powiem wam, nie poznałabym tego zapachu. Jest niesamowicie mocno pudrowy, to jest bardzo pudrowy zapach. Zresztą moja teściowa bardzo lubi pudrowe, takie klasyczne zapachy. A jej ulubionym zapachem jest oczywiście Naomi Campbell. Tak, Naomi Campbell to jest taka złota, to jest ulubiony zapach. Kochani, mam nadzieję, że mój odcinek wam się podobał. Trochę tutaj potestowaliśmy. Fajnie zajrzeć do czyjejś kosmetyczki. Dajcie znać właśnie, jak to jest z wami i z waszymi teściowymi. Moja teściowa bardzo lubi kosmetyki, przez to, że wiecie, ja się zajmuję kosmetykami, to jakby tą miłość do kosmetyków w niej podtrzymuje i może testować dzięki temu nowości. Oczywiście tutaj nie było jej pełnej pielęgnacji. Większość zostawiliśmy w Warszawie jednak, ale to jest to, co zabrałyśmy tutaj na urlop. Ja się podczepiam pod tą kosmetyczkę, bo sama prawie nic nie zabrałam, ale nie wiem, jakoś tak chodzę bez makijażu, tylko pielęgnację nakładam i to mi wystarcza. Czasem trzeba też od kosmetyków odpocząć, także mam nadzieję, że taki luźniejszy film wam się podobał. Nie wiem, czy uda mi się w piątek zrobić live'a. Powiem wam, że przez to, że wyjechaliśmy na ten urlop, jesteśmy trochę poza Warszawą, tu jest dzieciaki lata, wiecie, nie chcę, żeby mi tu przeszkadzały i nie obiecam wam live'a, ale jeżeli już będę robić, to właśnie w piątek, wiadomo, czwartek wolny, więc sobie robimy całkowicie wolne, no i dam wam znać, a jak nie, to widzimy się w niedzielę, namierzymy standardowo, także mam nadzieję, że taki luźny film z wyjazdu wam się spodobał. Zapraszam was serdecznie na vlogi, bo tam zobaczycie cały nasz wyjazd, cały ten dom, co tu się działo, będzie się działo, więc dziękuję wam serdecznie za dziś i widzimy się w kolejnym.